Jesteśmy w Detroit, dziwne miasto. Miałem okazję rzucić okiem w nocy. Teraz pokażę wam je w dzień. Miasto, które w latach 50. liczyło 2 miliony mieszkańców, teraz liczy 700 tysięcy. W ciągu ostatnich paru lat ponad 300 tysięcy ludzi opuściło to miasto. Niegdyś stolica motoryzacji, zwane Motor City. Tutaj swoje fabryki miały wszystkie największe koncerny produkujące samochody w Stanach. 2 miliony pracowników nagle straciło pracę. Znaczy nagle, przez ileś tam lat, prawda? No i miasto obraca się w ruinę. Obejrzałem parę filmów na YouTubie i jest naprawdę źle. Nie poleca się wysiadać z samochodu. Co więcej, policja lokalna mówi, że jeżeli wjeżdżasz do tego miasta, robisz to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 7 na 10 morderstw pozostaje nierozwiązanych. Sprawcy zostają niezłapani. Więcej młodych ludzi trafia do więzienia niż kończy szkoły. Co jeszcze z takich suchych faktów? Jest źle. Po prostu jest naprawdę źle. Więc nie będziemy wsiadać z auta. Przejdziemy się przez parę dzielnic. Między innymi odwiedzimy słynną 8 milę, gdzie mieszkał Eminem. I zobaczymy, czy naprawdę jest tak źle, jak mówią. Ale zapowiada się gruba wyprawa. Więc jedziemy. Ten dom za mną. To właśnie na tym ganku Clint Eastwood jako Walt Kowalski siedział i patrzył z podełba na całą swoją okolicę i swoich sąsiadów. No jest ładny dom, jeden z ładniejszych na tej ulicy. I nieopuszczony. I nieopuszczony. Większość jest zapuszczona, ale zapuszczona i opuszczona. Ale tam jest tabliczka, że jest chroniony. I przy lepszych domach na tej ulicy widziałem te tabliczki, że są ochraniane przez agencję ochroniarską. No nie za ciekawie tu jest, nie za ciekawie. Nie uważasz?
No jest bardzo nieciekawy i przygnębiający. Polski akcent, Łot Kowalski. Jedziemy dalej? Tak. Detroit to naprawdę niesamowite miasto. Jest tyle opuszczonych fabryk, ponieważ przemysł zbankrutował. Tyle opuszczonych domów, ale znaleźliśmy coś takiego. Opuszczone kino samochodowe. To patrz. Ekran numer 1, częstotliwość 105,7 FM. Tutaj sobie stajesz, masz głośniki jak w filmie normalnie, nie? A teraz patrz na to. Tam jest ekran numer 5, człowiek. Tam jest ekran numer 4. Tam jest ekran numer 3. Nie, tam jest numer 4, tam jest numer 2. Ty, Jacek, ale to nie jest opuszczone. Tak? Tam na repertuarze był Skyfall. Nie. Tak. Naprawdę? No. Dobra, to nie jest opuszczone w takim razie. To po prostu jest rozpierniczone, stary. A tu masz salon gier, jakbyś chciał zobaczyć. Faktycznie, tam się świetne napisy przyszedł. To jest dziwne miejsce. Tu jest tyle dziwnych miejsc. Popcornik można kupić w środku. Słońce świeci, to założyłem, nie? Niesamowite miejsce. Kurczę, swoją drogą chciałem do takiego kina pójść. Pojechać nawet, powiedziałbym. Czy zdajesz sobie sprawę? Ilu młodych Amerykanów zostało tutaj poczętych? No pewnie mnóstwo. Ile było zrobionych tak zwanych blowjobów? No to jeszcze więcej. Blowjob to nie jest przekleństwo. Nie. Nie. Lacha też nie. Lacha nie. Lacha! Lacha! Ale tutaj była robota. No. Czuć tą kinematografię w powietrzu, nie? O tym, jak bardzo to miasto popada w ruinę, świadczyć może budynek, który jest za moimi plecami. Niegdyś nazywał się Michigan Central Station. Teraz nazywa się Michigan Central Ruina. Zobacz na to. Ze trzy takiej jest Pałac Kultury. Wyobraź sobie Pałac Kultury w Warszawie, który jest totalnie pusty i rozgrabiony.
Tu na dole jest jedno zdjęcie z lat 50. tego budynku. Mnóstwo samochodów, zieleń, życie tętniące wokół. Central Station, Michigan Central Station. Teraz chciałbyś tam nagrać jakiś klipik, co? No. Właśnie, ale nie można tam wejść, bo nas od razu zdejmą. Kill him. Bo nas od razu kill him, ale może Afroamerykanin w Porsche pojechał. Stary, bardzo, Porsche. Detroit. Detroit to dzisiaj upadające miasto. Tak naprawdę strasznie smutne i przygnębiające. Wszystko jest opuszczone. Wycofuje się przemysł samochodowy, który tutaj upadł, a który to miasto żyło, ale to też Eminem, którego przyczepę kempingową widziałeś przed chwilą na 8 mili, znaczy z filmu 8 mila. Ten lokal, z którego wyszedłem, to jest lokal, z którego wychodzi Eminem w ostatniej scenie filmu, po ostatniej walce. Chodnik, którym idę, to jest ten sam chodnik, którym wszedł Eminem. Po ostatniej walce, w ostatniej scenie filmu, człowiek. To miasto, to też jest hip-hop, tak jak Nowy Jork. A pamiętasz ostatnią scenę tego filmu? Kiedy on odchodzi między te budynki? To wyglądało tak. One shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it, just let it slip, yo, his palms are sweaty. Kup starter Red Bull Mobile i oglądaj wszystkie nowości z YouTube'a za free, człowieku.